Bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Diablo 3 Głębokie Szczeliny. Gram teraz czarodziejem, nic się nie zmieniło, ostatnio graliśmy szczelinę 54. Dzisiaj będziemy iść szczelinę 58, pomyślałem sobie. I więc idziemy o 4 wyższe niż poprzednia. A może 57. Czy będzie mi się różniło? Tak, możemy pójść 57 bez wzmocnienia. Idziemy głęboko w szczelinę. Myślę, że bardzo dobrze wyjdzie ta szczelina. Patrzyłem w ostatnie odcinki, lekkie lagi są, ale są bardzo znikome. Nie sądzę, żeby to bardzo przeszkadzało. Idziemy. Trochę grę. Można przyciszyć. W początku to sam mam lagi. Teraz czas? Nie, teraz nie leci. No to można opcję dźwięku przyciszyć lekko tą grę. Ogólne głośnik widzicie to. Może 80 będzie. Zastosuj, zatwierdź. Wróć do gry, ok. Trochę ściszona, bo mnie nie było słychać, a teraz mnie lepiej będzie słychać. 57. Też trochę trudny poziom, ale wiecie, że mam już dobrą postać. Chociaż jeszcze dużo do perfekcji. Elita pokonana, padła, rozsypała się. I okej, czas początkowy, w miarę. Jeszcze jest czas rozwinąć ten czas. Powtórzyłem się, ale nie planowałem tego. No tutaj jednak mnie dowołały lagi. I kapliczka mocy. Teraz mamy obrażenia nieziemskie. Widzicie, nawet bez tego dawaliśmy radę. Bez spowolnienia czasu. Ale ja wolę ze spowolnieniem. Bo wtedy wszyscy padają zupełnie. Tu możemy bez spowolnienia. Więcej tajemnej mocy. I tak padają. Łzy, bo są silniejsi. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. I teraz już premia minęła. Okej, biegniemy dalej. Elitka. Wywaliła mnie elitka. Ja mówię, wywalili, ale to niepoprawnie. I elitka jeszcze tu się ociera i już pokonana. Zaprawdę był to godny nas przeciwnik. I Templariusz mówi, że to był godny nas przeciwnik. Też tak uważam. I idziemy dalej. Bramasz umów jest dobrym, na przykład jak ktoś sobie coś tam pytluje cicho, to nie musisz tego słyszeć. A tak byście słyszeli. Ale gdy chcesz sobie powiedzieć sensownego, mogę się odezwać i jest super. Mimo, że może trochę przerywać. Ale to też jeszcze nie widziałem, żeby przerywało. Ale elita pada do dołu. Dum z życiem. I teraz dwie premie. I padł. Szczęsicie. To dopiero 57. To będą trudniejsze szczeliny. I okej. Idziemy dalej. Tu mogą być. I padają. Z różnymi wzmocnieniami. Zawsze chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maskarą. I teraz na maksa tych Hornad i Elita pada. Chociaż nie mam w ogóle pieca, bo mam tą broń. Jakbym tak miał, to by jeszcze dwa razy większe od Elit obrażenia były. U mnie coś
zaklinowali. To jest twoja obrona. Ale teraz czas bardzo dobry jest. Na razie. Po blisko po elitce. I wyładowania. Mogę sobie iść. I wyładowania strzelają przeciwników. Ale też muszę tymi tornadami od czasu do czasu walić, teraz zwiększone obrażenia od wszystkiego. Ze wszystkich źródeł ataku. Elitka, Armagedony. Nie lubię, bo one ogłuszają. Nie mam dość tajemnej mocy. A ten to nie wiem. A elitka już padła. W miarę szybko. Bardzo szybko, bardzo szybko, szczerze mówiąc. Potrzebuję jeszcze szybciej niż wcześniej. Rozwalamy przeciwników. I kolejna elitka, i kolejne zamrożenie, i ze wszystkich źródeł ataku obrażenia zwiększone. I elitka pada. I czas bardzo dobry, ponowne zamrożenie. I idziemy dalej. Idziemy tu i tam. Elitka jest tu. Śmiesz mnie atakować? Była. Ale chyba mi się wydawało. Już teraz strażnik. Tymi słabymi się nie zajmujemy. Teraz możemy, bo się grupka uzbierała. I lecimy dalej, kolejna grupka. Jak ci się to podoba? I kolejna grupka, tym razem z elitką. Zamrożenie. Różne premie. I elitka padła. Nie mam dość tajemnej mocy. Tuż, tuż do strażnika i druga elitka. To już można powiedzieć małymi kroczkami. Strażnik za kilka sekund. Dwie elity naraz. Proszę bardzo. Przybył strażnik szczeliny. Dwie elitki, gdzie jest strażnik? Rakanos. Niektórymi strażnikami może być problem. Czarodziej to nie jest postać na strażniku szczelin. Tutaj na maksa, czyli im więcej tych, tym większe obrażenia. I zdążyliśmy. Rakanos poległ. Drop wywalił. Bardzo szybko poszło. Następny poziom to 60 lub 61. Jak obstawiam. To tu możemy ulepszyć. Już 57 jednak przeszliśmy, ale nie. Ulepszamy nadal to. Weszło. Weszło i weszło 3 pod rząd, bardzo dobrze. Muszę wrócić. To było 57, ulepszam na czarodzieju do 70 kamienie i wtedy wbijam wzmocnienie przedmiotu starożytnego, żeby dodawał tam 350-400 inteligencji. Bo w czarodzieju to inteligencja jest kluczowym takim. No, jakby to powiedzieć, domeną. I księga Keina, identyfikujemy przedmioty. I takie to przedmioty. Wywalamy, co nam niepotrzebne. Mikstura, nie będzie nam potrzebne, zwiększa skuteczność ze wszystkich źródeł o 22%. My mamy najlepszą, tylko ta się liczy. Trzeba dodatkowo prawie 100 tysięcy punktów życia przez 5 sekund, czyli prawie całe życie, mimo że sama przywraca 30%, tak, 60%. To już mamy takie coś, co nam na razie niepotrzebne. To też. Także to nam też niepotrzebne. I nie wydrobiliśmy nic, co moglibyśmy zostawić.
Ale za to jeszcze do kadali skoczymy. Kule kupimy. To zbyt drogie. Te kule są. Zamkniemy już szelinkę. I czy coś lepszego? Tu jest tak, to jest słabsze, nie używam do tajemnej kuli. Tego też nie użyłem ognistego ptaka. A ta larasze mamy najlepszą, nie ma lepszej. Chyba, że tylko patrzcie, tutaj obrażenia do 600 mogą wzrosnąć, nic więcej się nie da lepszego. Więc to też kończymy. Myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!